Sparł się nieco plecami o pień drzewa, zaczął groźnie. Słuchajcie, nosorożce nakrapiane piegami. Słuchajcie, patałachy wszystkożerne. słuchajcie, brzucho nogi długorękie. To nie będzie zabawa, tylko normalne harcerskie ćwiczenie. Radzę wam wystawić uszy jak najwyżej zajęczym sposobem i słuchać. Uwaga! Dzisiejsza gra jest bardzo prosta. Chowacie się na tej polanie, gdzie kto może, jednak nie bliżej niż 400 kroków ode mnie. Na gwizdek odwracam się do was tyłem, a wy biegniecie w moim kierunku. Znów gwizdek. Już was nie ma. Ja teraz patrzę i wywołuję tych, którzy się kiepsko ukryli. Pamiętajcie, chłopcy, to jest gra pomiędzy mną i wami. Wygrywa ten z was, kto podejdzie aż tu do mnie i da mi sójkę w bok. Zrozumieliście? Zrozumiałem, że przy tej okazji zdążymy się nawcinać poziomek, zażartował Fobusz, któremu zawsze dopisywał apetyt. Uwaga, zaczynamy. Upatrzcie sobie najlepsze miejsca. Ja staję do was tyłem i przez ten czas możecie się schować, gdzie kto chce. Raz, dwa, trzy. Podniósł gwizdek do ust. Odwrócił się. Mundur na jego plecach był płowy, sprany deszczem, odbarwiony słonecznymi promieniami. Chłopcy patrzyli na niego zaledwie przez kilka sekund. Zerwali się, biegli. Na polanie zaroiło się, jakby króliki wyszły na harce. Każdy śmigał gdzie mógł i jak mógł. Jedni sił ugnali na upatrzone miejsca za krzakiem, za drzewem, za pniem, za kępą żarnowca czy paproci.